Cześć wszystkim. Dzisiaj wyczekiwany, obiecany temat, czyli porozmawiamy sobie o retinoidach i będzie to pierwsza część. W następnym tygodniu pojawi się kolejny film właśnie w tym temacie. Pokrótce tylko opowiem Wam, czym są te retinoidy. Retinoidy to pochodne witaminy A, które naprawdę są bardzo, bardzo mocno już przebadane właśnie pod względem działania prewencyjnego, przeciwstarzeniowego i nie tylko, ale o tym działaniu za chwilkę sobie dokładnie porozmawiamy. Witamina A należy do czterech witamin, do grupy czterech witamin, które fantastycznie rozpuszczają się w tłuszczach, dzięki czemu ona właśnie ma te właściwości, które pozwalają jej przenikać w głąb skóry. Wymienię Wam te witaminy, to jest witamina A, D, E oraz K. W tym momencie mamy aż cztery generacje właśnie tych pochodnych witaminy A, ale w naszej pielęgnacji, którą dostaniemy na półce, znajdujemy przede wszystkim w tym momencie retinol bądź też retinal i na tych substancjach się skupmy. Niezależnie jaką formę retinoidu wybierzesz, nasza skóra skorzysta tylko i wyłącznie z tak zwanego kwasu retinowego. No i jak to się dzieje, że retinol bądź też retinal właśnie przekształca się na naszej skórze w ten kwas? Po aplikacji retinolu bądź też retinalu na naszą skórę, one wiążą się ze specjalnymi w cudzysłowie enzymami, które właśnie poprzez konwersję sprawiają, że zamieniają się one w kwas retinowy. Jeżeli chodzi o retinol, najpierw pierwsza konwersja przekształca go w retinal i dopiero druga konwersja przekształca go w kwas retinowy, natomiast retinal potrzebuje tylko jednej konwersji, aby właśnie stać się tym kwasem retinowym. Oczywiście można zakupić produkty z kwasem retinowym, który już nie wymaga żadnych konwersji, jednak są to produkty do stosowania pod okiem lekarza i należy otrzymać na nie receptę. Tak jak wspominałam, retinoidy mają zdolność rozpuszczania się w tłuszczach, one wnikają w głąb skóry, no a właśnie tam one biorą udział w syntezie kolagenu oraz elastyny. Fenomen tych retinoidów polega na tym, że one działają długofalowo na wielu płaszczyznach, więc są odpowiedzią na wiele problemów skórnych. No i przede wszystkim, co możemy zauważyć, stosując regularnie retinoidy, no to wygładzenie zmarszczek, zwiększenie się elastyczności skóry, poprawa owalu, płycenie blizn podrądzikowych, rozjaśnienie różnego rodzaju przebarwień, zmniejszenie widoczności porów oraz regulacja wydzielania sebum. Teraz porozmawiajmy sobie o tym, który składnik wybrać, no i zacznijmy sobie od retinalu. Ze względu na tę mniejszą ilość konwersji do tego naszego kwasu retinowego, retinal ma mniejsze potencjalnie działanie drażniące aniżeli retinol. Zatem sprawdzi się on przede wszystkim u osób, które posiadają cerę wrażliwą, u posiadaczy skóry naczyniowej, bądź też u osób, które borykają się z trądzikiem różowatym. Retinal też jest bardziej przystosowany do tego, aby stosować go przez cały rok. Może sprawdzić się również w sytuacji, kiedy retinol kompletnie nam się nie sprawdza, nawet pomimo takiego stopniowego wprowadzenia tego składniku do pielęgnacji, podrażnienia nadal występują. Warto jeszcze podkreślić, że retinal ma działanie przeciwbakteryjne, więc fantastycznie przeciwdziałanie niedoskonałościom, zatem sprawdzi się w przypadku CR problematyki. Retinal działa również bardzo efektywnie w niższych stężeniach aniżeli retinol, więc tę przygodę nawet warto zacząć od kosmetyku, który ma 0,05% stężenia. Retinol natomiast sprawdzi się u osób, które właśnie nie borykają się z cerą, która jest nadreaktywna, które zauważają, że ten proces retinizacji nie wywołuje nadmiernych skutków ubocznych. Jasne, że może pojawić się delikatna suchość. O tym też sobie zresztą za chwilkę opowiemy. Sprawdzi się przede wszystkim u osób z cerą tłustą, mieszaną, normalną czy też dojrzałą. Działanie obu substancji jest zbliżone, jednak po prostu ten retinal jest delikatniejszy dla skóry. Jak te retinoidy wprowadzić do swojej pielęgnacji? Pamiętajcie o tym, aby podczas stosowania, wprowadzania retinoidów do swojej codziennej rutyny zrezygnować z innych składników aktywnych, chyba że Wasza skóra już jest z nimi, tak w cudzysłowie, zapoznana na 200%. To jest kwestia tego, że tak jak wspominałam, stosowanie retinoidów może wiązać się na początku z lekkimi podrażnieniami. Ja już Wam za chwilkę opowiem, co zrobić, aby tego właśnie uniknąć. Po prostu jeżeli dojdzie do nadmiernych podrażnień, jeżeli cera rzeczywiście będzie bardzo źle reagowała na retinoid bądź też na jakiś inny składnik, który gdzieś tam się przewijał, po prostu trzeba zrobić przerwę i cały proces zaczynać od nowa. Niezależnie czy sięgacie po retinol bądź też retinal, warto po prostu zacząć od stosowania tego produktu raz w tygodniu. Gdzieś tam często spotykamy się z tym, że polecana jest nawet aplikacja 2-3 razy w tygodniu, ale pamiętajcie o tym, że działanie retinoidów jest takie
cudzysłowie opóźnione. Więc tak naprawdę dopiero po około tych 3 dniach możemy zauważyć ewentualne podrażnienia. Więc w momencie, kiedy gdzieś tam ta aplikacja będzie zbyt częsta, będzie nam się wydawało, że nasza skóra ma się dobrze, nic jej się nie stało, no ale gdzieś te aplikacje tego retinoidu się skumulują i to podrażnienie dopiero właśnie po czasie wyjdzie ze zdwojoną siłą, no i wtedy naprawdę nie jest kolorowo. Jeżeli staniecie się posiadaczem buteleczki retinolu bądź też retinalu, pierwsze 2 tygodnie użyjcie go po prostu raz na tydzień, zobaczcie, jak ta cera w ogóle reaguje, zapoznajcie się również z konsystencją, substancją, ile tego nakładać, jak to aplikować, no i dopiero właśnie po tych 2 tygodniach możesz zwiększyć częstotliwość do 2 razy w tygodniu i tak cyklicznie właśnie obserwując swoją cerę właśnie zwiększać ilość aplikacji retinoidów w tygodniu. Bardzo istotna sprawa, retinoidy stosujemy jedynie w wieczornej pielęgnacji i bezwzględnie na wszystko aplikujemy je na suchą skórę ze względu na to, że wilgotna cera może niestety sprawić, że ten potencjał drażniący retinoidów będzie silniejszy. I oczywiście z czasem możecie sięgać z kolejnym kosmetykiem po wyższe stężenie retinoidu właśnie w momencie, kiedy ta skóra będzie już coraz bardziej tolerowała ten składnik. Pierwsze efekty stosowania retinoidów zobaczysz już po około miesiącu, jednak na taki pełny efekt prewencyjny, wygładzający, regulujący, zmniejszający pory oraz niwelujący linie mimiczne, no to słuchajcie, myślę, że rok. Trzeba tu być zdecydowanie cierpliwym, ale efekty będą spektakularne, jeżeli wszystko gładko pójdzie bez niespodzianek i bez właśnie dodatkowych podrażnień. Zatem jest to składnik, który rzeczywiście działa długofalowy, no ale warto na te efekty czekać. I jeszcze tutaj dopowiem, jeżeli będziecie przesiadać się w cudzysłowie na wyższe stężenie, to znowu zmniejszamy ilość aplikacji w tygodniu. Czyli jeżeli produkt na start stosowałaś już 2-4 razy w tygodniu, no to kosmetyk z wyższym stężeniem rozpocznij lepiej od 2 aplikacji i właśnie obserwuj swoją cerę. Tutaj właśnie ta obserwacja to chyba jest słowo klucz, bo tutaj też nie ma co się właśnie sugerować przepisem na idealną aplikację retinoidu od koleżanki czy kogokolwiek innego, bo każda cera jest inna i przede wszystkim ty będziesz wiedziała najlepiej, co twojej cerze po prostu służy. Warto też w okresie tej tak zwanej retinizacji ogólnie, jeżeli chodzi o aplikowanie retinoidów, zadbać o mocniejsze nawilżenie, nawodnienie skóry. W tych początkowych etapach może pojawić się właśnie uczucie ściągnięcia, delikatne pieczenie, złuszczanie się na skórka. Zatem tutaj trzeba porządnie wziąć sobie do serca to, aby tą skórę regularnie regenerować, nakładać silniejsze produkty odżywcze, a nie tak tylko jak nam się przypomni, jak zobaczymy już, że te podrażnienia zaczynają być po prostu silniejsze. Kolejna bardzo, bardzo istotna sprawa. Tak jak wspominałam, retinoidy stosujemy w wieczornej pielęgnacji, ale w porannej obowiązkowo aplikujemy krem z filtrem ze względu na to, że retinol ma delikatne, i retinol zresztą, mają delikatne działanie złuszczające, co sprawia, że pierwsze nasz naskórek jest odrobinę cieńszy, bardziej podatny na podrażnienia, ale też bardziej podatny na promieniowanie UV. Co za tym idzie, to skóra niechroniona SPF-em niestety jest zdecydowanie bardziej narażona na powstawanie różnego rodzaju przebarwień, już tutaj nie wspominając o innych skutkach ubocznych. No słuchajcie, no nie po to właśnie walczymy między innymi z tymi przebarwieniami, żeby one wróciły ze zdwojoną siłą ze względu właśnie na to, że ta skóra będzie eksploatowana na promienie słoneczne. Także to jest bardzo istotna sprawa. Wydaje mi się, że jeżeli nie macie jeszcze takiego nawyku codziennie rano aplikowania sobie kremu z filtrem, to najpierw wyróbcie ten nawyk, a dopiero zacznijcie proces wprowadzenia retinoidów do swojej pielęgnacji. Przejdźmy sobie jeszcze do przeciwwskazań. No i jednym z przeciwwskazań jest ciąża bądź też karmienie piersią, a to dlatego, że po prostu nie wiemy, jak te retinoidy mogą oddziaływać na płód bądź też po prostu na dziecko. No po prostu nie wykonuje się takich badań na kobietach w ciąży bądź też kobietach karmiących. Jest to po prostu nieetyczne. Wszelkie nadwrażliwości na witaminy A również niestety wykluczają możliwe stosowanie tego składniku. Wzmożona właśnie ekspozycja na słońce, czyli w momencie, kiedy zbliża się lato, no i jeszcze przy okazji planujecie wakacje w Kenii, no to najbezpieczniej po prostu byłoby na ten okres letni zupełnie odstawić retinoidy w momencie, kiedy ta pogoda już troszeczkę zacznie być bardziej pochmurna, będziemy wchodzić w ten okres jesienny, do tych retinoidów można
z powrotem wrócić. Wszelkie przerwania ciągłości na skórkę, czyli rany, ranki, również wykluczają stosowanie retinoidów ze względu na to, że to jest naprawdę składnik silnie działający. No i myślę, że tutaj jeszcze warto wziąć pod uwagę stosowanie różnego rodzaju antybiotyków, innych substancji silnie złuszczających. Tutaj warto byłoby po prostu skonsultować się już ze specjalistą, który w razie czego rozwiąże problem stosowania właśnie kilku składników aktywnych naraz na własną rękę. Nie ma opcji, że właśnie w taki sposób kombinujemy, bo słuchajcie, to się po prostu może skończyć wręcz poparzeniami skóry. Już nie mówimy o podrażnieniach, tylko o poparzeniach. To by było tyle z tym przydługiego wstępu. Słuchajcie, w następnym tygodniu porozmawiamy sobie o metodach aplikacji retinolu, retinoidów, jak to dokładnie robić. Oczywiście ja Wam to też od A do Z pokażę. Ja tutaj już swój retinol mam i słuchajcie, ja też właśnie kilka tygodni retinoidów nie stosowałam. Właśnie ze względu na to, żeby przejść po prostu z Wami przez ten taki proces retinizacji. Więc ja również będę stopniowo teraz ten składnik z powrotem zapraszać do swojej codziennej rutyny. I tu jeszcze Wam podpowiem, tutaj mam serum z retinolem z Basic Lab. Tutaj jest 30. stężenie retinolu, zatem fajne stężenie na start. I tak jak powiedziałam, zrobimy sobie taką pielęgnację krok po kroku. Zatem zostawcie subskrypcję i mam nadzieję, że zobaczymy się za tydzień. No i jeszcze tutaj chciałabym dopowiedzieć, słuchajcie, za tydzień jeszcze chciałabym zrobić taki mały kącik pytań oraz odpowiedzi. Te pytania już zbieramy na naszym Instagramie, ale tutaj w komentarzach jak najbardziej możecie kierować pytania odnośnie retinolu, retinalu, czy też innych po prostu kroków, które gdzieś tam są połączone właśnie ze stosowaniem retinoidów. Życzę Wam wspaniałego wieczoru, no i do zobaczenia.